Cześć, z Ronald Subman, w kolejnym filmie. A dziś wiele osób mnie prosiło. Dziś taki test wstępny lampy hybrydowej Ryobi, dokładny model to jest R18ALH-0. Film jest przez nikogo sponsorowany. Ja sam kupiłem z własnych pieniędzy tą lampę, akurat na narzędzia.pl. Koszt samego body to jest około 350 zł. Dobra, teraz trochę danych technicznych może. 1800 lumenów, snop światła to jest 8 metrów. Waga samego tego to jest 1,4 kg, plus akumulator to mamy poniżej 2 kg. 3 lata gwarancji. No i co? I to w sumie wszystko. Oczywiście współpracuję z akumulatorami z serii Ryobi One Plus. Tu akurat mam 4 amperogodzinny. Jest lampa hybrydowa, bo jest zasilana zarówno akumulatorem, jak i bezpośrednio z sieci. Ja tu mam swój przedłużacz z taką lepszą mufą. Niestety ona mi tutaj się nie mieści, musiałem sobie dorobić taki ze zwykłą. Zaraz wam zaprezentuję, jak ona świeci. Tu jest tylko zwykły włącz-wyłącz, to wam zaraz też pokażę. Oraz mam tutaj dwie funkcje i zawieszenia, no, oraz stania. Obraca nam się o 360 stopni, jak chcemy. To mamy z boku taki hejsterek do tego. Za momencik też wam to pokażę. I co? W sumie to wszystko. Dobra. To jeszcze teraz tak. Zaaplikujemy sobie tutaj akumulatorek, gasimy światełeczko. Ciemność. Widzę ciemność. Ale no tak jak widzicie, ładnie nam tutaj doświetla wszystko. No ostro się teraz trochę nie łapiemy. Ale nawet to wszystko całkiem jest. Ja sobie teraz jeszcze podłączę przedłużacz, przewód, chociaż on mi starczy bezpośrednio od gniazdka, ale tam mniejsze o to. Gasimy. Trafię na oślep? Trafię. No i to jest to samo, po prostu tylko zasilane bezpośrednio z sieci, poprzez przewód. Także taka dwufunkcyjna lampa, która może nam służyć również właśnie za halogen. Dobra, o tym to tyle. Jeszcze tylko przybliżę i powiem, o co chodzi. Dobra. No to tak, tu mamy właśnie te standardowe włącz-wyłącz. O, coś tam zostało jeszcze prądu. I o, mamy z boku właśnie ten, który delikatnie rozkręcamy. Ona nam się obraca. Blokujemy sobie. Powiedzmy, że chcemy tutaj sobie podświetlić miejsce pracy. O, widzicie? Bo tu mamy takie jakby kleszcze, gdzie możemy ją wsunąć lub właśnie tak zawiesić jak teraz. To jest za wąskie, albo po prostu coś szerszego, ona by nam mogła tu swobodnie zwisać. Oczywiście tym możemy sobie też zblokować ją w danej pozycji. Również tutaj mamy taki mały haczyk, gdzie też możemy na jakiejś małym, nie wiem, haczyku zawiesić coś. No będę miał jakieś przykłady zastosowania, to wam powiem. I w sumie o tej lampie to już jest wszystko. Zaraz wam wrzucę jeszcze i testy, które robiłem, takie trochę no nieudane. Dopiero za pół roku nagram wam, że tak powiem, pełny test, gdzie już ją trochę poużytkuję, trochę mi tam pomaga przy jakichś projektach. I wtedy, kiedy będę na działce, porobię sobie właśnie test. Powiem wam tak, zaraz zobaczycie, zresztą nie wiem jeszcze jak to zmontuję. Trochę ją sobie testowałem i stawiałem ją, nie, no trochę niżej jak jest na stół. To na filmie tego nie widać, ale jak były brzozy w rządku, że tak powiem, posadzone, to właśnie z odległości około 30 metrów jeszcze tą brzozę doświetlała, więc myślę, że jakbym ją na takiej wysokości postawił, to właśnie na taką odległość nawet by dawała ten snop światła, tak? Nie, no, daje po prostu więcej jak na te 8 metrów. Wiele osób też uzna, może taki głupi gadżet i tak dalej, ale ja już mam baterię, ona mi się na pewno przyda przy jakichś remontach, przy jakichś projektach wieczorami. Także myślę, że u mnie się sprawdzi. I co? Myślę, że to na tą chwilę wszystko. Zaraz porzucam jeszcze tam filmik z ośnieżania przy tej lampie. Ile ona daje światła rzeczywiście na zewnątrz, z testami jakimiś odległości zobaczymy. No i co? No na tą chwilę tyle. Mam inny pomysł. Rozłożyłem miarę. Będę szedł. Dojdę do tych 8 metrów. Gdzie one są? 24. To jest tu 8 metrów. To mnie na pewno dobrze widać. A dalej?
that we shared. My evidence, you once really cared. I'm reaching for a hand to pull me up, up. One open to an everlasting love. Exhale the past, inhale the future that lasts. Change my heart, change my mind. For the last time, wanna believe in the life I've led. I don't wanna leave another word unsaid. If you know my heart will follow you in tomorrow. In tomorrow. I co, myślę, że pokazałem wam wszystkie, jak do tej pory, takie podstawowe zastosowania tej lampy. No i co? Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzu, odpowiem, czy nagram kolejny film. Nie jest to dla mnie żaden problem. No i co? I w sumie wszystko. Nic nie pominąłem. Wydaje mi się... A, jeszcze nie powiedziałem może ważnej rzeczy. Jak długość oświecenia? Producent podaje, że 240 minut, czyli 4 godziny na akumulatorze 4 amperogodziny, czyli średnio 1 amperogodzina, 1 godzina świecenia. Ja sobie to jeszcze sprawdzę, postawię obok w pomieszczeniu powiedzmy o 16, przed 20 pójdę, postawię kamerę i zobaczymy, czy zgaśnie, czy jeszcze tam chwilę się popali. Ale powiem wam też, zdaję sobie sprawę, że takie ciągłe świecenie, ona będzie krócej świeciła. Ale na przykład jeśli bym robił pewnie serię po pół godziny, to wyjdą nam te 4 godziny, a tak na raz na w jednym cyklu może do mnie wyjść, no bo po prostu będzie duże obciążenie tego akumulatora i szybciej ten prąd zejdzie. Dobra. I co? Z tego miejsca wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w innych filmach. Pozdrawiam też Suchmat. Cześć!